A moim zdaniem, po co ktoś te reklamy ogląda, to trzeba być naprawdę. To znaczy, jak jest reklama, to sobie idźcie, kurde, po coś do picia, idźcie do no nie wiem, ja nie na wiem. Przykład jak, ja na przykład jak włączam czyjś sobie live, YouTube'a a mam ten, coś, powiedzmy no. Włączam live Izaka i tam mam odblokowane reklamy. No. To przez te pierwsze 30 sekund przecież nie patrzę na te reklamy, tylko sobie jakąś tam, nie wiem. No coś kurde, robisz tam na coś robię innego, no. Przeglądam se, kurde, na Facebook, a nie sobie. Patrzę, a jakbym, ej, jak ktoś robi przerwę reklamową, to przecież też nie siedzę. I nie ten, dobra. Jeszcze raz mi gra skraszowała, dobra, już wracam. Drugi tam. Raz, już ci raz kiedyś skraszowała. Kurczę, nie ma rollbacka, niestety, zginąłem. Właśnie no. W sumie, jak co, czasami są fajne reklamy, takie wiesz, jeszcze śmieszne, ale czasami to są tak wnerwiające, że wyciście sobie. Czy ktoś wie, jak inwentory dzielić? Wąkol połamało cię, co ty, czemu ty tak leżysz? Błagam, powiedz, że nie, nie no, ja śpię. Unconscious, no, ale robisz, twerkujesz w stary mięśniami. To podnieś mnie coś, bo ten, bo ja po prostu zawału dostałem i skraszowała gra. Ale nie no, ty jak się zrespisz, to będziesz, nie? Mhm. Pewnie, pewnie będziesz kilkadziesiąt sekund tak leżał. Dobra, ja odpalam ognisko, żeby nie było. Ale nie wiem, jak dzielić itemy. Ktoś wie, jak dzielić ja itemy na ten? Ja próbowałem to nie bardzo. Jak przeciągasz, to dzielisz na pół. Tak. A tak, rzeczywiście, dobra. No to ja tu mam ten. Aha, ale nie mogę wyrzucić. Dobra, no i teraz was nie ma, więc ja nie mogę wyrzucić itemów na ziemię, żeby wam dać. Masakra. Chyba, że się nauczę robienia skrzynek. Mogę się skrzynki nauczyć robienia? Mogę. No nie, Michaloko, tu nie, ty się zgubi. Właśnie dobra, nie... umiem robić strongboxa już i teraz go zrobię i może go postawię, nie? Jak się robi strongboxa? 25 drewna potrzebuję, to idę po 25 drewna. Bo chodzić nie mogę, muszę jakieś rzeczy zostawić. Zrób sobie skrzynki na... Ale do, dalej nie wiem, czy skrzynkę mogę postawić gdziekolwiek. Czy nie muszę skrzynkę jej stawić tylko w domu. Na tym podejście. No dokładnie, dokładnie. To co mówiłem, jak tak o, kurczę, tak powiem. Znalazłem te tapiry. No ja wiem, gdzie one są. Kawałek w głąb lądu. No te takie pindole. Ty wiesz co, tutaj co oswajali. Szykuję tutaj. Ty wiesz co ja szykuję dla moich widzów? Nie wiem co ty szykujesz, pewnie jakąś konkurs. Nie konkurs, blisko, ale stary ja mam 10 zdrapek. I będę nagrywał dzisiaj odcinek, wiesz o tym? Co ty gadasz, 10 no zdrapek. No bo aż. Ostatnio zrobiłem taki challenge, w ogóle mówię, że ludzie... Robimy coś wielkiego. Nie chodziło o kupę. Dobra, ja ten domek buduję. Boże, nie mogę się ruszać, jestem przeciążony. No masakra. Jesteś gruby, jakaś. Wiem, po prostu jesteś. Przyznaj się, że jesteś gruby. Są, ile ważysz? Nie, bo jakbyście do mnie podeszli. Nie, nie wiem właśnie, bo się nie ważyłem 100 lat, a w końcu nie wiem, czy 72 czy 80. A tak mówią grubi właśnie, że się nie ważyli 100 lat. No nie wiem, może dlatego są grubi, bo się nie ważą. Może dlatego jestem gruby, bo się nie ważę, nie? A może się nie odważysz zważyć? Nie, po prostu nie mam wagi. Nigdy mi nie wpadło na pomysł, żeby wagę sobie sprawić. Bąkol, ja ci dam dzidy, bo mam dla ciebie dzidy i nie mogę o, ich kurde te. Ja mogę zjeść medium dinosaur faces. Czy ty to jadłeś kiedyś? To jest gówno, wiesz o tym. To? No to jest odchody. To, jest. To są fisysy. Trzymaj, trzymaj tutaj, Bąkol, ja patrz, tu na ziemi kurde, leży. Kurwa. I dzida leży na ziemi, weź ją. Ty jesteś, on ma dzidę, dobra. Dobra, stawiam tutaj tego, strongboxa. No dawaj, panie. Dobra, jest. I co, tu ładujemy wszystko, co się da? I tu można coś pakować, nie? No nie wiem, coś, co nas przeciąża. Ja na przykład mogę dać metal, bo on mi w ogóle nie jest potrzebny. Ja potrzebuję jak najszybciej upolować. Chodź, ej, chodź tego żółwia upolujmy, są, proszę. Ty masz full HP, bo ja mam połowę tylko. Ja spodnie zrobię i koszulkę dla ciebie, chodź. No, no nie mam... możemy, znów dwójkę będziemy ja mam go polować. Ja koszulkę tylko potrzebuję. Koszulkę chodź, chodź, i chodź. No. Masz spodnie, tak? To ja ci daję koszulkę. A spodnie wrzucę do tego, spodnie wrzucę do skrzyni. Dobra. Jeszcze mi dzidę rzuciłeś gdzieś, nie? Mam dzidę. No jakiś nie zebrałeś, to mam się je, usunęły, mam bo mam one się spokojnie, chwilę. No co, chcesz tego żółwia? No to dawaj. Będziemy dziubać w niego, czy rzucać najlepiej? Czekaj, bo tu jest jeszcze jaki ptak. On ma poziom? Będzie ma poziom. To nie ma różnicy, te poziomy to chyba nic nie. Co, rzucamy? Jedziemy z nim? Najpierw musimy w niego rzucić. No. Nie było. Poszło! Stary, ja już mam mało HP. Jak masz mało HP, jak jeszcze ani razu cię nie powinien ugryźć? Ugryź mnie raz, bo ma długą szyję. Ja teraz nie mogę walczyć, bo mam jedną piątą. No to bij go w dupę, tak leciutko. Leciutko? No jak się odwróci, to uciekaj szybko. Ugryź mnie, dobra? Bij go. O, uciekaj, uciekaj. Teraz ja uciekam.
No, stary, no, ale... Teraz ty? Ale ja jestem na dwa strzały, albo na jeden, nie umiem tego obliczyć. No, żeś nie wyrypał w coś, bo idę do tyłu. No, bąkol. Dobra, uciekaj, uciekaj. Mówiłem ci! Mówiłem ci, a ty nie chciałeś słuchać. Jest, mam go. Ty nie chciałeś słuchać tego. Mam go. Na mięso go przerabiamy, czy ten? No, to, to już jest nieważne, bo bąkol leży. No nie no, teraz jak leży, to już nic nie zrobię. Możemy go uśpić i... ten, przekonać do siebie, nie? Ale ty w ogóle na przykład nie bierzesz do wiadomości, że ja nie żyję, nie? Biorę do wiadomości, tylko powiedz mi co zrobić z żółwiem, bo nie wiem czy go zabijać, czy go oswajać. A z żółwiem co chcesz? O fuck! Zginąłem. Uderzyłem żółwia, wyrzucił... ale nie. A nie, zginąłem. Ja pierdzielę. Weź tego żółwia oskuruj, żeby nam nie zniknął. Nie. Nad ognisko mięso. Znowu noc. Podrzuciło mnie do żółci. Znaczy podrzuciło mnie do góry i ten. I zginąłem, wiesz? Słabe to było. Rozjaśnię trochę obraz. A dobra, teraz muszę iść na pół. Ale widzę już zatokę, więc jest... Nie możemy polować, to jest złe. Czemu? Dobre jest, tylko że nas było dwóch. Jeszcze jeden i byśmy akurat go, wiesz, a czy z ptaków dodo wylatują jakieś dobre jedzonka? No, po jednym mięsie. Dinozaury idą do ognia się, koleś pyta, stary, co on myśli? Nie mogę go skurować, bo nie mam toporu. No to pięściami go skuruj przecież. Ale mogę wstrzymać. Albo idź szybko zrób, to 5 minut on będzie leżał. Widzę ciało, Bąkol, widzę cię jak biegniesz przede mną. Tak? Tak. To ja skaczę, no. A gdzie się teraz powinno iść? Na wprost? Północ. To dobra. Czy widzisz, gdzie jesteśmy? Wieże widać, te światełka widać. Jakie stuleje napisali nam, że jesteśmy stuleje, co ty na to? A ciekawe, czy w ogóle połowa ludzi, która to używa, wie, co to jest stulejka? Myślę, że połowa, co używa, to miała, stary. Stary. A ty miałeś stulejkę? Nie. Nie miałeś, czyli ten, wszystko w porządku się działo? Wszystko w porządku, stary. Ty, dinozaur jest niebezpieczny. A to wiesz, że każdemu się to może zdarzyć. Stary, to może zdarzyć mi i tobie, teraz już ci się nie może zdarzyć. A nie, ale jak kształci ci się tam wszystko? No. Patrz, 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 jak cię skubaniec zaatakuje zaraz, się zdziwisz. O, bigo, 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 bo nie zrobimy nic już. Do wody nie uciekaj nigdy! One biegają w wodzie. Gdzie ty jesteś? Tak? Pokonałeś go, bo ja nic nie widzę, no, bo ja mnie oślepił. Mięso. To jest dildonozaur właśnie. Ja mogę, ej, ja w ogóle... Ja się sam zabijam teraz. No tak, jak bijesz go za pięści, to się bijesz sam ale siebie też. Ale z pięści mogę... O, mam jakąś skórę, wziąłem, dobra. Dobra. Gdzie ty jesteś? Ja muszę za tobą biec. A, wiesz, siedzę sobie tutaj. Weź, Kasiu. Po plaży. Kurde, który my już mamy level? Szukam cię. Czemu ja nie dostaję expa za to, że ty bijesz dinozaura? Bo my może nie jesteśmy jednak, czekaj, bo tyś poszedł na północ dalej, tak? No. A czekaj, czekaj chwilę, kurde. Czekaj, ja zaraz zobaczę, czy my jesteśmy. No, tribe manager. No oczywiście, Bąkol nie jest, kurde. No jeszcze mi coś zaczęło ciąć. Gdzie ty jesteś, Bąkol? Dobra, biegniesz, widzę cię. Idę, no, tylko że przycinało tu. Kurczę, kamienia. To ty te dodał. Dobra, daj, ja cię dodam. No, a jak to się dodaje? Bo ja ciągle, znaczy ja umiem dodać, ale Bąkol jeszcze nie się nie nauczył akceptować. Nauczyłem się tego, no. Akcept. Czekaj, bo tu jego brat. I teraz powinienem być. No zobacz, czy jesteś, czy nie jesteś. Jestem z wami, tak. Pomóż mi te bić, bo ich jest za dużo. Ale to są dodoki. Kurde, nie mnie, Bąkol. Dobra. Mamy to. Chodź, uciekamy stąd. Widzicie tam jakieś kamienie po drodze? No, a nie masz, kurde, przecież masz pełno do zbierania tam obok siebie, nie? Właśnie. Witam cię, get shrek. Toporka. Ale przecież ty zginąłeś, to idź do swojego ciała i podnieś toporek ze swojego ciała, nie? Ale nie ma mojego ciała. Nie wiem, co znaczy, nie musi być coś się stało, czy coś. Jest, dostaję teraz expa w końcu. No to zbieraj ten, jak idziesz, to ja też będę dostawał. Ej, to w sumie warto jakiegoś bardzo dużego tryba zrobić z widzami. I tak, jakbyśmy tu by nas było w 10, to by nam sam level leciał, wiesz. Ale tu w ogóle level leci za to, że się przeżywa po prostu.
Jak nie, przeżywasz... za chyba zachodzenie, wiesz? Albo zachodzenie, no. Dostaje. Dobra, już jesteśmy blisko naszego domku. Kurde, jest kolejny pindonozał, uważaj. Ja się muszę napić. Ja go nie chcę bić, wiesz, bo ja nie mam mało życia. No, a ja mam też połowę życia. Dobra, biegnę plażą, może nie zauważy. Chyba nie widzi. Dobra. Zesrałeś się i przez moją kupę będziesz płynął, stary. Fuj, to bombę w minę wodną dałeś. Ta, minę wodną, stary, zasadziłem. Tonkol, ty masz wszystkie itemy? Co znaczy ty masz wszystkie itemy, nie rozumiem. Nie, to nie są itemy, to są miejsca, które pozostały. W tych miejscach były tak. Itemy. Jak są pod... one są na szaro tylko, to ja nie mam tych itemów. Ale jak zbierzemy nasze ciała tutaj, gdzie się one leżą, to będziemy je mieli. Idziemy zrobić domek, zrobimy sobie... Nie wiem, sobie... czy ognisko... ognisko jest chyba nierozpalone, wiesz? Bo już by je było gdzieś... A teraz zapalę. Gdzieś by je było widać. Nie możemy ginąć, to jest najważniejsza rzecz. Tu chyba leżymy z przodu, widzisz? To są chyba nasze ciała tam w trawie. Mhm. Przed nami. Zapaliłem. Tylko żebyś mi nie zebrał, albo ja ciebie, więc się dobrze pozbierajmy. Na szczęście jesteśmy stary jak bracia Oreo, różne kolory mamy. To jestem stary ja, zgaduję. A i pamiętaj, że masz take all. Drag. Powiedz mi, Melman, czy ty umiesz zrobić rękawiczki, buty, bo miałeś się nauczyć? Rękawiczki mam nauczone, tylko potrzeba skóry na. Czekaj, bo gdzie jest mój staw? No jest, patrz, jest taki bąkol, nie? I no jak no, ten staw się... i E, raz kliknij na to E. Raz. I zbierz się. Take all, dobra. O panie, zebrałem aż głupio. Dobra, trzeba zrobić dzidy. Chodźcie, zróbmy dzidy, upolujmy te zwierzęta w końcu. Flint i wood, nie? I po prostu nie każdy, kurde, robi dzidy. Tak, żeby każdy miał z 10. A nie, ten kamień się nie nadaje. Gdzie wy jesteście? Ja to... O, jesteś tu, bąkol. Zesrałem się. Jak blisko siebie będziemy tutaj operować, to ja mamy ten level lepszy, nie? Znaczy level nam będzie rósł chyba. Dobra, ja tutaj robię mięsko. Mam 5 sztuk i zrobimy sobie wood. A ja robię flinta i ten. Aha, czekaj, bo my się kurde też to łóżka mieli porobić. Tak. Te łóżka chyba będą najlepsze, bo no to dzidy, moi drodzy, dzidy. Jak dzidy będziemy mieli, to zaczniemy łóżka stawiać, nie? Dobra. Teraz całe nasze siły muszą iść w to, żeby dzidy zrobić. Ja pilnuję żarcia. Ja mam te łóżka, wiecie. No tak, to będzie najlepsze, bo nawet jak będziemy ginąć, to po prostu się odrodzimy zaraz obok łóżka. A masz to lepsze? Mam to lepsze łóżko. To chyba jedno wystarczy. No ale chyba nie na trzech jedno, nie? Nie, tam jest napisane, że strike się może spalić. Tak? Czekaj, zaraz zobaczę. Mam to... Simple bed that may not make the most... A, you and your tribe. No to dobra, no to z tego potrzebuję 80 toucha, fibera 30, 40 hajda. No dobra, właśnie, moi drodzy, to robimy te, robimy dzidy. Dobra. Mięsko się robi. Jak przyjdziecie, to będziecie mogli sobie tutaj wyżerkę sprawić. Bon call, to mięso nas nie interesuje, teraz dzidy. Nie? Bo musimy upolować coś, żeby to łóżko w końcu zrobić. To jest najważniejsze w tym momencie. Mam już który poziom? Nie wiem, szósty. O panie, co ja mogę zrobić? Wooden fundamenty, to nie. Bąkol, słyszysz mnie? Rób, proszę cię, te dzidy. Bo znów zginiemy, będziemy biegać przez 15 minut. Dobrze. Skupmy się na jednym. Jak dobrze. Trójka będzie robić dzidy, to ten, a nie, że ja robię dzidy, później tobie daję, połowę dobrze. Mamy za mało i nasz kurde żółw najprostszy zabija. Dobrze. Tylko nie wiem, z czego skóra leci, tak naprawdę. Dupy. No wiem, że mi jedzenia brakuje, no, ale od jedzenia nie umrę tak szybko. Ale z których, wiesz, z tamtego leci 25 mięsa, nie? Z tej świni. To zależy czym, czy haczkę tym, czy... Tak? Uderzysz, tak. Nie, naprawdę? Tak. To czym leci skóra? Haczkę chyba. Nie, z ręki biłem dodo i wypadło. No tak, no to wypada, ale z jednego części chyba, bo to tak pewnie ze skałami. Jak uderzasz pikaksem, to leci flint. Jak uderzasz siekierką, to leci tak. Kamień. I z drzewami też. Dobra, jestem przeciążony, kurde.
Dobra, idę do skrzynki, wiecie. Zróbcie sobie po procy, widzisz? Dobrze mówią. Ale nie wiem, czy z procą moim zdaniem za mało damage'u robi. Bije mnie, ej, Jasiu. No. Chodź, może ubijemy, bo to chyba... Co to mnie goni, takie małe główienko? Żółw cię goni. A to może ubijemy dla mięsa, co? No, ale masz dzidy? Dzidy nie, biegaj w kółko z nim. Biegaj z nim w kółko. A ja teraz nawet go... O, widzę go, dobra. Dobra, ja robię dzidy. Dobra, to chodźcie, go we trójkę uwalimy, ale co? Rozumiesz, że ja jeszcze nie mam tych dzidy robionych i jestem przeciążony, muszę się przygotować do walki. Biegaj z nim. Dobra, on biegaj już nie skończył. Nie, on mnie już nie bije, dobra. Czemu jestem przeciążony? Kompletnie tego nie czaję. Aha, bo to pewnie przez te dzidy. Dobra, ja mam 8 dzid. Ktoś ma jeszcze dzidy? Jeszcze nie posiadam dzidy. No chyba, żeby ktoś tą procę wyszkolił sobie i... Masz procę, no to weź może mu trzeba w głowę. Ja go będę z dzid bił. Muszę kamienia trochę. Dobra, Bonkol, masz full życia? Mam full, no. No to zrobimy tak, ja będę z dzidy był najpierw z przodu. No. A ja będę z mela, no. A ty będziesz z mela z tyłu, a ty będziesz z procy w głowę go. Masz kamień? Jak nie, to w skrzyni wrzuciłem kilkanaście sztuk. O, już zaraz wracam. I w ten oto sposób... Może wystarczy mu właśnie w głowę bić. On jest powolny i tak dość prosto idzie do przodu, więc... Wy z dupki mówicie. A, mówicie, moje mięso, czekajcie, ja muszę mięso mu dać. Znaczy mięso muszę tu dać. Okej, jestem. No daj mięso do gotowania. No dobra. I drewno wrzucę, bo żeby nie ten. Dobra, jesteś? Gdzie jesteś? Pokaż. No. Dobra, to zaczynamy, tak? No, chodźcie, gdzie jest ten żółw? Tu. Tutaj. Uwaga, zaczynam go bić. 3, 2, 1. Ale nie, no ja go... Żeby cię nie bił, nie? Poczekaj, ty go bij, tylko jak on się nie patrzy na ciebie. No. A ty go procą nie w dupę, w głowę. Przecież to tak jak człowieka pewnie, mu nic nie robisz w dupę. No. Spoko, idzie do mnie, dobra. No bij go. Dobra, leży. Jest. Dobra. Dobra, mięso, dawać na mięso. Skurujemy go. Siekierkami, tak? Tak, siekierką. Moja siekierka poszło. Się rozpadła niestety. Dobra, dobra, ale poszło. Ile mamy z niego ten? Ile macie już skór? Właśnie, ile macie skór? Bo może już ja mamy. Ja mam już ci mówię. Ja mam 26, chodźcie do skrzynki, ja nie mam dajcie. Ja mam 14. To daj do skrzynki te skóry. Dobra. Wszystkie. 28 mamy. 14 i jeszcze mogę dać te kły, mogę dać i to tyle. Fiber potrzebuję jeszcze, czekaj, ja już ci mówię co mi potrzebne jest. Mam 100 fibera, wrzuciłem 100 fibera. To weź fiber, tat i drewno. Tata trzeba dać? Tak, tat i drewno. Tat i fibera dobra. Jeszcze. Dobra, co bijemy kolejny, tam jest kolejny żółw. Aha, a z tego nie wypadły z powrotem te dzidy? Mogliście wyciągnąć, a potem chyba zabić, bo one w tym ciele zniknęły razem z ciałem. No, to go nie skulujmy, dobra. Dobra, ja mam jedną dzidę, to ty go bij w dupę, ja go będę bił dzidą z przodu, a ty mu kamieniami w głowę, gotów, tak? Gotów wszyscy? No, bij go w dupę. Jest, stop. To, oswajamy go? Nie, skurujemy go, siekierkami. Coś mi z niego nie leci, ja mam? Nie, najpierw. No bo musisz go pierw dobić, bo on był nieprzytomny. Aha, dobra. No dobra, i chodźcie, wróćmy się. No. I teraz tak, potrzebne jest jeszcze trochę tego z drzew, tej słomy i ten. I zaraz zrobimy łóżko, bo wydaje mi się, że już skór będziemy mieli. A łóżko będzie... Aha, dobra, tylko że łóżko będzie... Łóżko postawimy w domu. Nie, właśnie podobno na tripe jest. Aha, to zobaczymy. Możliwe, że się do niego podchodzi, ja się jakby do niego blindujesz, nie? Nowe. Dobra. Drewno już mam, teraz to siano będę zbierał. Tutaj jest 40 tego siana. Nie mogę naprawić ten, co mi jest potrzebny. Kamień jeden mi jest potrzebny. Siema, witam cię, Braglen. Kurde, ty żyjesz. Dawno cię jest nie było. Jesteś kamień? Destro, siema. Jesteśmy łowcami skór. Co ty na to? Na jakim serwerze gramy? Na tym polskim. Polski serwer, coś tam. Play Park. Playark.pl. To jest drugi serwer. Tylko się nie mieści. To jest drugi? Naprawdę? Ale czemu się nie mieści, jak on 30 osób na nim może grać? Znaczy nie mieści się tam w tej przeglądarce. Jak sobie klikniecie escape, to jest napisane. Aha, no ale dobra, ale nie ma playark 1, to bez różnicy. Dzień się robi. Czy w mojej przeglądarce się zupełnie inne serwery wyświetlają? Dobra, wrzucajcie to, co tam mówiłem, żeby wrzucić, no, nie? Siano, jedną, tak? Drewno. I ja wam powiem, co mi jest potrzebne. Temu mi jest potrzebne tak. 15 drewna, mamy. 80 siana, nie mamy, siano nam jest potrzebne, 30 fiber, mamy,
40 skór mamy. Siano. Jak zrobić, żeby tylko ręka... Jasno się robi? Czekajcie, ja was nie słyszę teraz, bo przełączam ten. No mów, Bąkol, co? Jak zrobić, żeby tylko ręka była, dłonie, żeby, a nie... Dwa razy naciskasz jeszcze raz na tą broń. Aha, dobra, rozumiem. Ja zbieram jagody i wszystko, bo może oswoimy sobie jakiegoś przybyka w końcu. A jak myślicie z tymi siodełkami? Kiedy się znajduje? Ja już mam siodło. Nie skraftowałeś, czy to zrobiłeś? No kraftuje się. Przecież ci wczoraj skraftowałem. Ale dlatego dla Pintozaura to będzie kraftowało? Tak, tylko to. Jak cię przeciąża ciężko, to to 20 waży. Dobra. Dobra, zaraz będziemy mieli łóżko, moi drodzy. Super. Dobra, to ja idę zbierać za ten czas rzeczy do tego, do ścian, do reszty. No, ścian. Byś ściany zrobił, tak by się przydało zrobić, nie? Drzwi i drzwi na ten, na pin code czy na to. Bo już drewniane może będziemy robić, co wy na to? Bo ja już odblokowałem drewniane. Można, ale to może najpierw zróbmy zwykłe, nie? No to zwykłe, to się może ulepszyć. Szkoda, że nie, bo wreszcie da się ulepszać, wiesz? Że pierwsze. No, ale tu się da rozkładać, ale nie wiem, czy jak się rozłoży. Się nie traci na tym. Dobra, robię łóżko, robię łóżko. Wszystko dostajesz. Panowie. Mogę, co to za texture pack? To jest Minecraft, dokładnie. Dobra, okej, okay. Stawiam łóżko. Czy warto kupić tę grę? Zobacz mój filmik na jest. YouTubie, jeśli masz słabszy moi drodzy, fast travel drop z items. Jaki fast travel? Rename bed. Bo jak bed. Masz dużo łóżek, to możesz się przenosić między... Aha. O kurwa, to ty leżę mi... To ty będziesz śniączka jak w tym. Mistrzu. Możemy bazę wypadową zrobić i tam dobra. Łóżko. Dobra, mamy już to łóżko, ale ja nie wiem, czy wy się nie musicie zbindować w nim jakoś, nie? Tylko wiecie, widzicie, co tu było napisane, że fast travel drop items. Czy mógłbyś wyprodukować dla nas te? Czyli będziesz tracił itemy, tak? Mógłbyś wyprodukować dla nas te rękawiczki i buty? Okay. Mamy tam Bąkol, wsadzam menaszkę do skrzynki. Dobrze, to ja ją zabiorę. Ktoś do mnie coś gada. Ktoś tu przyszedł jeszcze. Ajo. Kim jesteś, kurde? Przedstaw się. Ej, patrz, jaka duża ta kobieta. Jeśli wiesz, co mam na myśli. Przedstaw się, człowieku. Dzień dobry. No dzień dobry, kim jesteś? Bo może kraść Halinka, nam... z tej strony. Halinka? Kim jesteś Halinką? Halinką czy chcesz być jestem, Halinka, chcesz być pasowana na członki naszego, kurde, bractwa tribesowego? Czy muszę klęknąć? Tak, tak, to jest nieodzowne, powiem. Musisz klęknąć i musisz zaśpiewać piosenkę. Pletem w ustach. Ja nie umiem śpiewać piosenek. No to tak amatorsko, możesz coś zanucić tylko, albo powiedzieć jakby taką trochę odę, taki wiersz na cześć plemienia naszego. Nie, to powtarzaj po mnie, okej? Halinka, jesteś tu z nami? Jestem, Halinka. To każdy z nas... Powtarzaj po mnie, ja Halinka... Ja Halinka. Chcę być członkinią najlepszego plemienia tribesowego na tej wyspie. Tak. Ujeżdżać żółwie. Chwila, bo was nie słyszę w ogóle. No to weź tam sobie popraw, uszy sobie wymyj. Halo, Halinka. Halo, Halinka. Halinko. Halinko. Chciałbym zauważyć, że tylko Bąkol nie jest murzynem. O, tak mów do mnie. Halinko, słyszysz mnie czy nie? Jak ja wyglądam. No to Halinko, powtarzaj. Ujeżdżaj żółwie. Ujeżdża żółwie. I chronić zatoki Pindola. I chronić zatoki Pindola. Tak mi dopomóż. Żółwiu. Tak mi dopomóż. Melba. Żółw. Żółw. No dobra, to brawo, ja cię przyjmuję. Brawo. Brawo, 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 brawo. Zaakceptuj członkostwo w naszym tutaj, w naszej plemieniu. Jeszcze powiedzcie mi jak. Ja nie wiem, bo nigdy tego nie robiłem, jak to przyjmuję. Musisz nacisnąć na Jasiu F, trzymać i wtedy u góry masz akcept.
Ej, Soul, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Zobacz, jakie ona ma wąskie uda. Ona się nie przyda nam do tego. W celu rozmnażania, no. Ale jakie ma cyce. No, ale co będzie tymi cycami? Zbierać drewno? Czy co? Żółwia powali. Dobra, Halinka, to teraz jakby... Na cześć naszego plemienia, no to co? No to bierzemy i ten... Pędożymy. No, nie, no zbieramy tu różne rzeczy, nie? Zbieraj w skrzynka ten. Na razie musimy zapolować na Triceratopsa, więc dzidy rób, okej? Okay? Jakie macyce. Spoko. Jedne rękawiczki wrzuciłem, bo na więcej nie ma skóry. Ty, ja nie mam żarcia, a nie mam. Ej, ale zobacz, jak ona... Zobacz w ogóle, co ona ma z tą miednicą, ty. Ja się boję, wiesz co się boję, są? Że czego? Ona będzie miała problem już nawet nie z rodzeniem, z wydalaniem, stary. Że ma taką... Już jest taka wąska? No, może mieć problem. Czy ja wam, jak jestem bardzo daleko, to też wam szaruję? Tak, tak. Szaruję. To wystarczy, że gramy na tym samym serwie, czy musimy blisko chyba, siebie być? Chyba wystarczy. Dobra. A ty teraz dostajesz coś ode mnie? Tak, dostaję. Nie, ma witam miotka znowu. A ile dostajesz? 0, 20. Co tak cicho mówisz? No tak, on liczy, bo się wstydzi, że się pomyli. Aż tak dokładnie tego nie liczymy. Dobra, mam 13 punktów. Robić moździerz. Żeby zrobić ścianę, muszę mieć długo i dużo tego tacza. Co to jest? To siano zwykłe? Tak, to musisz to kilofem. Kilofem siano? Tak. Przecież nie, to się ręką zbiera. Czy może to? Stojące pochodnie zrobimy tutaj? Nie, ja już mam. Nie, można nie, stojące pochodnie, tylko trzeba mieć skille do nich, nie? No ja właśnie mam 13 punktów. Jestem ciekaw, czy naprawdę się na łóżku odurodzimy. To spróbować? A może trzeba je w jakiś sposób zrobić z nim też. Ktoś napisał, akcję. Wąska w pasie, dobrze pcha się. I na gazie, lubi ostrą jazdę. Uważaj, byś nie obudził się w hotelu. O pustym portfelu, bez kluczyków i z myślą. Ty gdybyś znów wczoraj nie był znówcem. To? Wszystko ty, byłoby a ja nie okay, mam w ogóle ubrań na sobie. Jak coś stało? Znów nie udało się. Dobra, ja mam 12 punktów, Bonkol. Ale nie. Co zrobić? Mogę się nauczyć tych pochodni, wiesz? Nauczyć ja się pochodni? Już. No to nie, to co mam zrobić? Zrobić i te narkotyki. Tylko, że wiesz co, narkotyki i moździerz, ale myśmy nie umieli z tego nic kompletnie kilofem robić drzewo, ostatnio, tak? Wiesz? Podobno kilofem ale drzewo, lol. Ale wzięliście obydwa, czy? Nie, zrobiłem tylko moździerz, ale już nie mogą nic do moździerza wsadzić, wiesz o co chodzi? No to może trzeba mieć... No dobra, to wezmę. Zaraz zrobię resztę budynku z dachem. To wziąłem moździerz i te narkotyki, nie? Moździerz się z czego robi? Hajd i 65 kamienia, to dużo. Skórę potrzebuje i kamień. Dobra, odkładam te. O oh fuck, czekajcie, bo ja mam rozjaśniony ekran chyba. O, jak ścina. A nie. Oj. Nie mam ekranu rozjaśnionego, jest tak kurde jasno. Widzicie to, jak jest jasno? Tak, jest bardzo jasno, aż bardzo niefajnie. Mi się to nie podoba. Jak no, jest. Mi też się takie coś nie podoba. Wszystko się tak błyszczy. Wiecie co, ja bym zapolował jeszcze na te, na dinozaury, nie? Ej, strasznie gorąco jest w mojej postaci, chciałem zauważyć. Ty, w ogóle moja postać nie ma nic w sobie, jakby ją okradł ktoś. Nie mam bukłaka, nie mam ten... Ja bukłaka nie mam. Stary, jak jest gorąco. Może to jest ten, Armagedon, wiecie, że zaraz kometa uderzy. No, może być. Będzie koniec gry. To przejdziemy grę w końcu. A teraz dostajecie za mnie punkty? A nie, coś zdobywam, dobra. Zaraz wbiję level. Ale ja w ogóle za was nie dostaję punktów, nie wiem jak to jest. Czy wy nic nie robicie, czy ja po prostu... Moim zdaniem chyba może za daleko stoję. Może ty jesteś frajerem, tak to jest, co? Hajlinka ukradła, myślicie? Nie, chyba nie. Zapolowalibyśmy co, na żółwie, żeby tą skórę mieć, to moździerz zrobię. Ej chłopaki, gdzie jesteście? No słucham cię. No jesteście tu, chodźcie na żółwia zapolować.
Ja biorę dzidy. Tylko teraz rzucę w niego dzidami, więc nie ten. Chociaż nie, wiecie co, będę rąbał. Jak się połamie, będę miał na zapas. Jesteście tutaj? Tak, tak. To tylko za mną, bo tu jest żółw. Ale kurde, muszę... Bo ja no chodź, masz pełne życie tu. Domu. No to chodź, zabijemy żółwia i będziesz kończył dom. Żółwia na ten. A ty bijesz go Melman w głowę, tak? Mhm. A my z Bąkolem na dwa baty go. Nawet. Czekajcie. O, dałem drzwi, tylko teraz tak. Czy patrz ja muszę go. Bąkol, bo czekamy na ciebie. No gdzie? No tutaj. Za plecami dokładnie twoim. No. Oż kuźwa. O, widzę was, dobra. Bąkol BGC, nie tyle pro rapy, tak. Bąkol ten film z pajacykiem, spoko. No. Wejdź gdzieś tam się z boku ostaw, no. Bąkol. No. Uwaga, atakuje! On się zbugował, on nic nie robi. Chyba zablokował, wiesz, w tym. O kurde, on jednak robi coś. Dobra, jest. Mięso. Czekajcie! A nie, dobra, bo nie mamy ten, to możemy zbierać. Mam nadzieję, że go bije sikierką, żeby skórę z niego wyciągnąć. O kurde, dawno nie było donate'a, pozdrawiam. Chociaż na piwko, Kasia chyba, no to dzięki. Bąkol, wrzucisz do tego, jak dziękuję macie skórę, bardzo. To wrzucajcie do tego, to ja ten moździerz zrobię. Tylko nie wiem, co dalej z nim zrobi. Kurde, jak jest gorąco. Uf, jak gorąco, uf, jak gorąco, puf, jak gorąco, ups, spierdłem niechcący. Jest tylko ciekaw, gdzie moje ubrania zniknęły. Nie, nie znam. Moje ubrania gdzieś się, fiber sobie jest potrzebny na ubrania, fuck. Ej, gościu, bo zrobiłem, zobacz, hasło wiesz jakie jest? 1 czy 7, co ty na to? No, nie no, co zbyt skomplikowane. Zobaczę, czy dach można robić. Macie fiber może? Mam fibera. Nie, czekajcie, mam. Bo sub był? Gdzie był sub? Tak? Kto dał suba? Nie, nie było suba żadnego. Ale to zrobimy, taki już na zapas. Sasza 92 to nowy sub. Kurde, Sasza, dzięki za suba. Ale nie widziałem go, nie ma go, nie zaliczyło go w ogóle. To nie wiem, coś może nie działa, system subowy. Dzięki za suba oczywiście. Nie, mi wczoraj też nie pokazało raz. Macie te skóry? To porobię buty. No właśnie nie, bo chciałem na ten moździerz, chyba że ten. No to trzeba po prostu polować na zwierzaki teraz. Myślicie, to chodźcie po prostu, pobiegajmy kilka... Nie, zabijemy? Wydaje mi się, że tego roślinnożernego prędzej zabijem. Triceratops wygląda na twardą sztukę. A tam jest taki roślinnożerny, widzicie, co no, biega. No są te takie, co na dwóch nogach. Ostatni dach muszę zrobić. Czekajcie. Tacza potrzebuję, dosłownie 8. Ma ktoś 8 tacza przy sobie? Powiedzcie, że macie. Nie. Kto tu się bije? Bijecie? Nie. Zbugowała się ta... Nie, Halinka się zbugowała. Może już chciałem ją bić. Czekaj. No. Dobra, ja spodnie robię. Nie ma czytacza, no to ja potrzebuję. Idę nie mam. Mam pewnie coś, czekaj, zaraz zobaczę. No to ja idę ten. Mam czy... Nie mam. Nie, ja czekaj, idę mam, czy nie mam? Się napić wody, bo to jest bardzo źle. Ale lag jakiś. A, nie znika ten donate. Nie widzę, co jest w inwentory skrzynki, bo są jakieś lagi dziwne. Tak. A nie, nie ma. Bo PSC, wykrzyknik PSC. To tam masz pacer w kartę i to wyświetla się na ekranie. Zrobić ubrania w martwym ciele przez przypadek, aha. Ale jak, dałem, zbierz wszystko, nie? Ej, rekiny w powietrzu latają. Czemu ja biegać widzę? Nie mogę? Widziałeś to, że rekiny w chyba powietrzu serwer, latają? Nie, chyba serwer, pan, no, wiesz? No, coś się stało. Błagam, ej, rekiny lecą do nieba. Zobacz, tak to... jak cepeliny. Dobra. Dobra, to moi drodzy, czas na przerwę i zaraz do was wracam. Zobaczymy, czy się to uda zrestartować. Chociaż ostatnio się udało, więc a jak pewnie nie, teraz też. No dobra, spróbujemy, potem będziemy myśleć.